W momencie jak on wchodzi, idziesz na zdjęcie, a jak on już wstanie, to nie wiadomo czy go wypić. Tutaj on jest cały czas z tą nogą w lodzie, musisz złapać tą nogę, tak? Albo robisz to w tempo, stop, tak? Albo tak jak mówiłem, tak? Stop! Na lewego, idziemy do środka na nogę, która kopie. Ja jestem akurat mańfutem, no to u mnie wyjdzie noga tylna, tak? I teraz idzie parter, widzicie? Noga się rozjeżdża, tak? I teraz dodatkowy element do tego. Od razu wykorzystać zaistniałą sytuację. Parter atakuje, tak? Zabrałem mu tą nogę. Jak zabrałem mu tą nogę, to automatycznie patrzcie, jego głowa stąd przeszła tu. Czyli jeżeli tą nogą rozciągnąłem, wszedł na tą nogę. Bum. Od razu akcentujemy kolano na głowę, tak? Zabieracie nogę jak najniżej, żeby tą nogę wyrwać, ale na zewnątrz idziecie na zdjęcie, żeby zobaczcie, po tym prosty, ha, gdzie najwyższy pysk, na odejściu, a w tym prosty tak się, hop, hop, hop i na przykład, ha, przedni sierp, tylny prosty, przedni hak, sierp, prosty, hak, hop, bum, przeciw, tak. Gały, tak? Gdzieś tam go włączył albo i nie, albo idzie szarżą, albo po prostu przed taką szarżą, że ja nie zdążyłem odejść i takim ciosem już rozpaczy, takim obszernym sierpem po prostu na nas wchodzi, tak? I to będzie wyglądało w ten sposób. Tylny prosty, przedni sierp, tylny prosty, tak? Drugi. I teraz wolna ręka bije ten cios sierpowy, tak? Obszerny. Teraz patrzcie, co robicie w tej rękę. Tak, teraz patrzcie, zacinka, przysiad, rotacja. Chcę mu za plecami, ale jak najciężej. Tak. Im dalej zajdę, to ma dłużej, więcej czasu, może to skontrować lub się odwrócić. Tak, skontrować na normalnym świecie. Tak? I teraz tak, patrzcie.